chicas, todo eso es lo que vamos a... Dziś urządzimy sobie wieczór spa. To świetny sposób na depresję. Ostatnio robiłyśmy to 100 lat temu. Przesadza, że byłybyśmy całe pomarszczone. Od czego zaczniemy? Od tego. Cześć. Zostaniecie z nami na wieczór spa? Tak. Super. Najpierw krem. Masz wacik. Ja też chcę iść na wieczór spa. Zapomnij. Czemu? Ja zostaję. Więc ty też. Dobra. Zawiera olejek lawendowy. Cześć. Co robicie? Wieczór spa. No tak, raczej nie burza mózgów. To niemożliwe. Ale super. Mogę ci pomóc? Jasne. Zajmij się Pilar, a ja Vico. Nie znasz się na tym, Robertusiu. Fuj, co to? Nie wiesz? Czemu niszczysz kosmetyki? Ale smród. Zaraz się tobą zajmę. W wieku 20 lat podziękujesz mi, że nie masz zmarszczek. Ty wtedy nie będziesz miała mózgu, więc lepiej oszczędzaj na nowy. Odwal się. Przyszłaś się kłócić? W przegródce pocztowej znalazłyśmy liściki i pomyślałyśmy, że to istotne. To prawda. Nie mówiłam mi, ale chciałam was skrzyknąć, bo muszę powiedzieć coś mega ważnego. Co się stało? Wiecie, że moi rodzice się rozwodzą. Chciałam pogadać z tatą. Czekałam pod jego gabinetem i nagle... Co to? Terroryści! Bomba! Zamknijcie się. Zobaczmy. Może szkoła się pali. Grają specjalnie dla mnie. Skąd wiesz? A niby dla kogo? Dla ciebie? Może. O nie. Roberto, oto co do ciebie czuję. A ja do ciebie, Mio. Z całego serca. Brawo!
ciasty, con mis besos, con mis besos y mi sueño, este corazón está latiendo cada vez más lento, estoy sintiendo en mis adentros como el fuego no se apagó. Mega romantyczne, co nie? Co jest grane? Robią sobie jaja. Brawo, super. Bardzo cię kocham, Roberto. Dedykuję ci to z całego serca, Mio. Kocham cię. O co im chodzi? Milczycie? Żadnego kocham cię, ani buziaka? Maleńkiego. Jasne. Podejdźcie. Tamtędy? Nie, tutaj. Dzięki, chłopaki. Nabijajcie się ze swojej babci.